Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kanale Fortuny. Z tej strony piłkarzyki i kolejny materiał rozrywkowy. Dzisiaj pobawimy się w zgadywanie rozgrywek na bazie danej tabeli, którą pokazuje nam Nikodem. Ale nie będzie to zwykła tabela, tylko tabela zazwyczaj grupowa. Fazy grupowe, tak dokładnie tak. Chłopaki mają za zadanie odgadnąć sezon, rok, w którym miały miejsce dane rozgrywki na właśnie bazie czterech drużyn, które im przedstawiam, pochodzących z fazy grupowej tych oto rozgrywek. No i co? Możemy lecieć chyba, nie? Ja zatarłem ręce. Po jednym punkcie oczywiście za poprawną odpowiedź. No, chyba akurat samo odgadywanie rozgrywek jest dość łatwe. No, ta kwestia, ale trzeba na nie odpowiedzieć, żeby mieć potem sezon. Ta kwestia daty jest tutaj dużo bardziej trudniejsza. A my lecimy z pierwszym przykładem i bierzemy sobie na tapet oto taką grupę. Włochy, Ghana, Czechy, Stany Zjednoczone. Dobra. Okej. Okay. Przy okazji zapraszam też na kanał Piłkarzyki, gdzie wylądował właśnie ten sam materiał bodajże tydzień temu. I więc jeżeli komuś się spodobało, to może ponownie wziąć udział. I wziąłem sobie do serca uwagi naszych widzów i tym razem troszeczkę podkręciłem poziom. Więc miejcie się na baczności. A wy, chłopaki, jak? No ja mam pewne podejrzenia, ale nie jestem pewien. To jest oczywiście młodzieżowe euro. Z Ganą i ze Stanami. Z Liga Mistrzów. Ziewu, ziewu. Dobra. Mistrzostwa Świata w 2006 roku. Też tak dałem. A teraz jeszcze nazwa coś grupy? Oczywiście, Mistrzostwa Świata 2006 i grupa E. No tej grupy nie mieliśmy, więc pół punktu. Aha, no tak. Nie, za grupę, nie. To był żart z mojej strony. Oczywiście nie wymagałbym od was znajomości poszczególnych grup, w sensie nomenklatury. Chociaż myślę, że część z oglądających ten materiał na pewno ma swoje ukochane imprezy, czy też skarby kibica, które dobrze pamiętają i tam po kolei wszystkie, pewnie po stronach zespoły byliby w stanie wymienić. No ale to taka uwaga na marginesie. Dobra, lecimy dalej. Runda druga tym samym. I tutaj mamy rozgrywki klubowe. Fiorentina, Lyon, ulubiona drużyna Krzywego. Debrecen, oj. Kurde, tam, kiedy to Ligę było Mistrzów, dawno? Kiedy Debrecen grał, ale kiedy to było właśnie? W sumie nie aż tak dawno. Wtedy w Fiorentinie grał jeszcze chyba Jovetic. Bardzo możliwe. Nie jestem pewien co do daty. Mogłem się o jeden rok... znaczy gdybym miał strzelać, to podejrzewałbym, że o rok się pomylę, ale może się bardziej pomyliłem. W każdym razie dałem, no nie, zdecydowanie bardziej się pomyliłem. 2010, więc zdecydowanie bardziej się pomyliłem. Myślałem, że to był właśnie udział Fiorentiny po tym takim sensacyjnym sezonie na początku tych lat i dlatego oscylowałem wokół tej daty. Ale dobra. Kaput. Poza kamerą doszliśmy do tego, że chodziło nam o ten sam sezon z Krzywym, ale się i tak rozjechaliśmy na tabliczkach. Tak czy inaczej, Fiorentina wtedy nie grała w Lidze Mistrzów, więc i tak nawet nie byliśmy blisko. Do kolejnej rundy. Trzeciej. I tutaj znowu wracamy na grunt reprezentacyjny. Tak. No, Francja tutaj się nie popisała. To nie jest Liga Europy, Adam. Naprawdę? Puchar Inter to to. No dobra, Euro 2008? Oczywiście, że tak. Euro 2008. No. Więc tak, gratulacje. Bardzo fajnie, trudniej. Holendrzy piorące wszystkich w grupie, potem z Rosją nie poszło. I teraz runda czwarta. Tylko który to był sezon? Tak, który to był sezon? Pewnie się pomylę o jeden sezon. Też mogę się pomylić o jeden sezon, ale dobra. 11-12 Liga Europy. 10-11. Czyli mamy po... Jest to 11-12, więc Adam tym razem z punktem. Dało się. 3-2. Nie, Jovan Black! Kogo cytuje Krzywy? Job? Tego pana, który akurat nie w tym spotkaniu tak się zachowywał, ale ten pan tak się bardzo wyraziście cieszył po końcowym gwizdku. Rękawicami się rzucił. Aha, Boże, no bramkarz. Parejko! Parejko, tak. I w rundzie piątej takie oto reprezentacje. No dobra, to może być tylko jedno, poszerzony format imprezy. Euro 2016. Tak, i Portugalia z trzema remisami wychodząca do finału i wygrywająca ten turniej. Z grupy. Masakra. No. Dzięki szczęśliwemu układowi i poszerzeniu formuły turnieju. Właśnie. Piękni Węgrzy swoją drogą, Krzywy, nie? Na tym turnieju. Tak. Bardzo inspirujący. Tak, to pamiętam. Runda szósta. A w niej Borussia, Arsenal, Napoli i Marsylia. Oj, to jest ciekawe. Jestem, no nie chcę być pewien, ale
Jesteś... Wydaje mi się, że mam pewien przebłysk dotyczący pewnego spotkania, ostatniej kolejki tejże grupy, ale nie jestem pewien, czy to jest to. Okej. Czas pokaże. Mi się kojarzy... Nie wiem, może to jest jakieś urojenie teraz z mojej strony, ale Robin Van Persie i Mandanda. Więc to by wskazywało na początek tych lat. 2010-2011? Ligamistrzów 13-14. 13-14. Dobrze pamiętałem. Nie, to z tym Robinem to poleciałem. Tam Borussia bodajże, bo w ostatnim zliczonym czasie jakoś w ogóle groziło jej spadek do Ligi Europy, a jakoś ktoś tam strzelił bramkę i się udało. A tak z ciekawości... No tak, tutaj punktacja bardzo wyrównana, 12-12-12, więc Napoli tutaj różnicą bramek. Był taki, 4-4. Pamiętasz sobie taki filmik z satelitami, gdzie Liga Mistrzów była podsumowana w takiej angielskiej wersji i tam Robin strzelał, tylko właśnie nie pamiętam. Czy to była akurat z Marsylią, ale to mi zagrało, a to było w momencie, kiedy albo Bayern był w finale z Chelsea, albo w sezon wcześniej, dlatego coś tutaj działało. Nie pamiętam. Runda siódma, a w niej... Ponownie państwa. Meksyk, Włochy, Chorwacja, Ekwador. Adam, podpowiem ci, to nie jest euro. Dziękuję za odpowiedź. Mogę sobie wykluczyć łatwo ostatnie te turnieje, ale... Tak, ja też. Bo zasypiamy już. No dobra, kurczę, mam dwie daty w głowie. Dobra, 2010. Bo 2002 miałem. Nie wyszli w 2010. 2002. Z kim grali Włosi w 2010? Paragwaj, Słowacja i Nowa Zelandia. Kurde. I nie wyszli faktycznie. Miałem pomiędzy 2000, jeszcze sobie zostawiłem na boku tu. 2002 i 2010. Jak kłamiesz, 2000... że masz skreślone. Znaczy, zostawiłem sobie 2002, skreśliłem na początku te wszystkie, miałem dać 2002, a potem nie potrafiłem przypomnieć, co się działo z Włochami w 2010 i wolnałem w 2010. Dramat. Ósma runda teraz przed nami, a w niej Atalanta, Olympic, Everton i Limassol. Patrzcie, wszystkie rozegrały po 6 meczów. To może być pomocne. No, tak. To jest błąd. Tak, mniej więcej oscyluje na podstawie powiedzmy Evertonu, jak kiedy go widzę Europę ostatnio i może jestem bliski do danego sezonu, ale nie jestem pewien. Liga Europy 17-18. Przesadziliśmy. Gruba przesada. Statek na sam dół w tym momencie pikuje. Dobra, no teraz runda przedostatnia. Nigeria, Paragwaj, Hiszpania, Bułgaria. O jacie. To tak wyrównanie, 6-5-4-1, jeżeli chodzi o punkty. No i Hiszpania odpadająca, więc to też znamienne. 2002? Mistrzostwa świata 98. Myślałem na 98, no. Ja, czemu jestem taki głupi? To dlatego, że mnie pospiesza. Przecież po Włoszech, które zresztą analizowałem na kanale Piłkarzyki, czyli po meczu Korea Południowa Włochy, Koreańczycy grali z Hiszpanami. Tak. I to było na mundialu w 2002 roku. Ja. Masz szansę się odkuć w rundzie ostatniej. Dobra. A w niej mamy, jak widać, na załączonym obrazku. Beşiktaş, Porto, Lipsk i Monaco. Beşiktaş tutaj z 14 punktami, więc ładnie. Bez większego kombinowania dam sobie tak. No dobra. 18-19? Ja dałem 17-18. 17-18, więc krzywego intuicja nie zawiodła. Ten pierwszy strzał był celny. No, a my kończymy tym samym dzisiejszy odcinek. Gratuluję, Krzywy. Dajcie znać oczywiście, jaki wy mieliście wynik, ile punktów zarobiliście w dzisiejszym materiale. I czy wam się podobało. Jeżeli tak, to prosimy o miły komentarz, no i łapkę w górę. A my widzimy się na kanale Fortuny za tydzień. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Pa.